Zamówiłem przy okazji, bo się pojawiło na e-glamour. Woda toaletowa Rochas, Eau de Rochas, OM. Zapach z 93 roku. Twórcą jest Nicolas Mamuas. Mamuanas? Mamuanas. Nie znam tego pana. On stworzył chyba niewiele kompozycji, bo bym kojarzył cokolwiek. No właśnie, patrząc po zapachach, to stworzył bardzo mało, głównie dla firmy Rochas. Tak Jeremy Fragrance mówił, że się czyta Rochas, więc tak czytam, bo bym czytał normalnie Rochas. Słuchajcie, zapach z 93 roku, ale nie czuć, że jest tak stary. Jest naprawdę fajnie zrobiony. Jeżeli lubisz Calvina Kleina CK1, ale uważasz, że jest zbyt damski, to ten zapach będzie idealny dla ciebie. On w ogóle nie przypomina CK1, ale niesie podobne klimaty, czyli to są szczerze od razu po psiknięciu. On krótko trzyma na skórze. Wydaje mi się, że niecałe 4 godziny, ale jest tak tani. 100 ml można kupić za 90 zł, czasami za 120, zależy jak się trafi. Czuć w nim naturalne nuty zapachowe cytrusów. To jest werbena cytrynowa, cytryna i lima. Bergamotkę może trochę mniej wyczuwam i te inne składniki, które tam są podane, bo tam jest jeszcze kolendra, konwalia, jaśmin, frezja, fiołek, sosna dzika, róża, dzięgiel, wetyweria, mech dębowy, cedr, piżmo, bursztyn. To, co tutaj wyczujesz, to na pewno duża dawka naturalnych cytrusów oraz nuty bazy, czyli no, wetyweria, mech dębowy i cedr. Troszeczkę piżma również. Ludzie porównują ten zapach do Neroli Sauvage Creed'a albo do Eau Sauvage Diora. Szczerze, Eau Sauvage Dior jest bardziej dziadkowaty. W sensie, ja to tak mówię na zapachy. Eau Sauvage jest ładny, ale niestety pasuje bardziej pod osoby 45-55 lat, może nawet 60. Ten natomiast pasuje pod osoby, pod każdy wiek. Jest naprawdę świetny. On spowoduje, że czujesz się rzeźko i warto, jeżeli lubisz cytrusowe zapachy rzeźnie, spróbować ten zapach. Tak jak mówię, naprawdę duża dawka naturalnych cytrusów i jedynym minusem tylko jest trwałość. To by było na tyle. Jeżeli mieliście z nim do czynienia, zostawcie komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.